Hejka! Mamy koniec roku, sezon dachowy w zenicie, no i jest to czas zakupów na firmę. A co za tym idzie? Wielu z Was stoi lub będzie stało przed tym jakże trudnym wyborem, jaką zaginarkę wybrać. Na co dzień bombardujecie mnie pytaniami typu: co to za maszyna? Kto to produkuje? Czy ten Heimdall naprawdę jest taki jak na zdjęciach? Lub po prostu, czy warto to kupić? Więc żeby pomóc Wam w dokonaniu właściwego wyboru, postanowiłem nagrać to krótkie wideo, które odpowie na większość Waszych pytań. A więc łapa w górę, subskryber i jedziemy! Te czarne jak smoła maszyny produkuje firma Heimdall z Węgorzewa na Mazurach, czyli jest to nasz rodzimy producent i w ofercie tej firmy znajdziemy dwa modele zaginarek. Pierwsza, lżejsza, taka bardzo mobilna zaginarka, jest to Lynx, którego właśnie tutaj widzicie. To jest maszyna, którą ja posiadam osobiście. Szerokość pola roboczego tej maszyny to 2190 mm, czyli spokojnie utniemy nożem, który jest w standardzie, arkusze dwumetrowe. Ale o samym cięciu nieco później. Maksymalna grubość giętej blachy dla modelu Lynx to 0,8 mm dla blachy stalowej. Drugą maszyną, którą w ofercie posiada firma Heimdall, jest maszyna Ursus, czyli cięższa maszyna, bardziej stacjonarna, około 250 kg wagi, ale szerszy zakres kątów gięcia, no i szersze pole robocze, bo aż 2300 mm w standardzie. Dodatkowo zdradzę Wam, że na zamówienie firma Heimdall produkuje maszyny o różnej szerokości pola roboczego. Maksymalna grubość gięcia blachy dla modelu Ursus to 1,2 mm dla blachy stalowej. I teraz opowiem Wam na przykładzie tej tutaj maszyny, jak to wszystko wygląda. Generalnie założeniem producenta było stworzenie zaginarek jednoosobowych, czyli jedna osoba wystarczy do obsługi całej maszyny. Z łatwością otwieramy, zamykamy górną belkę w każdym miejscu, gdzie stoimy, dzięki temu tutaj uchwytowi otwierająco-zamykającemu, który z łatwością można zdemontować. Jeżeli tu Wam przeszkadza coś, jakaś obróbka wyższa, to możemy dwie śrubki odkręcić, zdemontujemy pałąk i wtedy zamykamy tym tutaj uchwytem na boku. Dodatkowo maszyna wyposażona jest w dwa magnesy podtrzymujące blaszkę. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, często bardzo pomocne. Dodatkowo w standardzie otrzymujemy kątomierz, dzięki któremu monitorujemy na bieżąco kąt gięcia. Bardzo ciekawym rozwiązaniem, rzadko spotykanym, jest regulacja wysokości maszyny, dzięki której możemy sobie stworzyć optymalne stanowisko pracy. Wystarczy poluzować dwie śruby z jednej i z drugiej strony i możemy maszynę podnieść lub obniżyć w zakresie 12 cm. Stół, który widzicie w tej postaci, jest to stół standardowy. W opcji możecie go wyposażyć w pełną płytę ze sklejki. Kolejnym bardzo ciekawym rozwiązaniem jest regulacja docisku samej belki górnej, którą dostosowujemy do grubości przeginanej blachy. Teraz dwa słowa o samym cięciu. Maszyna wyposażona jest standardowo w taki nóż krążkowy. Blokady łożysk z tyłu zapobiegają wypadaniu. Jest on bardzo stabilny, ustawiony zawsze na 8 cm. Prowadzenie jednym palcem, stabilne. Super rozwiązanie. Pod zaginarką znajduje się specjalny uchwyt do odkładania noża, dzięki czemu nóż nie ma nigdy kontaktu z piaskiem ani z podłogą, co znacznie wydłuża okres eksploatacji samego noża. No i zawsze jest pod ręką. W standardzie znajdują się też zderzaki do cięcia oraz ta fantastyczna listwa opadowa. Jak wspomniałem wcześniej, Lynx jest to maszyna mobilna, wyposażona w specjalne uchwyty transportowe i wygląda to tak, że montujemy je tutaj z jednej i z drugiej strony maszyny. Blokujemy specjalnym trzpieniem i dzięki tym uchwytom
możemy maszynę podnieść i możecie mi wierzyć lub nie, ale bezproblemowo w dwie osoby tą maszynę przeniesiecie z miejsca na miejsce. Co do samego transportu, po obydwu stronach znajdują się specjalne uchwyty na pasy transportowe, które zapewniają stabilny transport maszyny z miejsca na miejsce. Wszystkie te elementy, o których mówiłem do tej pory, otrzymujecie w standardzie. W opcjach dodatkowych do obydwu maszyn znajdują się. Koła transportowe, według mnie bardzo godne uwagi, system blokady ich. Unosimy zaginarkę do góry, koła same wskakują, blokują się. Potem unosimy drugą stronę, koła wskakują i bez problemu transportujemy naszą maszynę z miejsca na miejsce bez żadnego wysiłku. Drugą opcją dodatkową są miarki do zderzaków, ja ich tutaj nie posiadam. Trzecią z opcji dodatkowych, ostatnią do zaginarki Lynx, jest poczwórny ogranicznik kąta gięcia. Dzięki niemu można ustawić cztery wybrane, dowolne, powtarzalne kąty gięcia. Bardzo fajna sprawa, ja niestety tego ogranicznika nie posiadam. Model Ursus dodatkowo posiada jeszcze czwartą opcję dodatkową. Możemy wyposażyć zaginarkę w siłownik belki gnącej. W komplecie do zaginarki otrzymujecie instrukcję montażu wraz z kartą gwarancyjną. Montaż, regulacja. Wszystko tu znajdziecie. I szczerze mówiąc, z czymś takim spotykam się pierwszy raz w życiu. Obie te maszyny możecie zamówić w Metalmaniac Shop oraz na stronie producenta heimdall.mx. Wybierając Metalmaniac Shop wspieracie moją działalność, dzięki czemu mogą powstawać filmy takie jak ten. Pamiętaj o pozostawieniu łapki w górę i subskrybowaniu kanału. W ten sposób też mi pomagasz.